Czy przyszliśmy tutaj dzisiaj na to spotkanie tej komisji, żeby jako ja przewodnicząca i plus rodzice przekazać Radzie, że chcemy, żeby szkoła istniała, żeby została, żeby po prostu ta szkoła nie patrzyli na, powiedzmy, pieniądze pod kątem finansowym, tylko też patrzyli pod kątem społeczności, ludzi, dzieci, że zawsze łatwo jest zamknąć, trudno jest odbudować. Szkoła jakby nie było jest filarem społeczności, spotkania rodziców, dzieci, centrum kulturalne i ogólnie taka, powiedzmy, decyzja jest taka, że jak to zamkną, umiera społeczeństwo, wioska i nie ma tej jedności, takiego społecznego zorganizowania. I tego się boimy. Wiadomo, że szkoła jest podstawą, zawsze była i będzie, a z budżetu gminy zawsze od wieków gmina musiała dokładać. Zawsze wiązali się z tym, że zawsze budżet muszą tak nadciągnąć, żeby ta szkoła i dotacje do szkoły były dawane, nie? No tak myślę i liczę się z tym, że może państwo radni jakoś zastanowią się i poprą tą pozytywnie tą decyzję dla nas. Tak, przeważnie, że tak powiem, można powiedzieć, że się to sprowadza gdzieś do niestety cyferek, niestety pieniędzy, żeby poszukać oszczędności. Ale z drugiej strony ja też dzisiaj starałem się pokazać, że to nie tylko cyfry, nie tylko pieniądze, ale też dobro dzieci i możliwości, jakie daje kształcenie w szkołach większych, w stosunku do tych szkół, które są mniejsze. No niestety w szkołach mniejszych mamy do czynienia z tym, że łączymy klasy. Są zajęcia prowadzone równolegle. To wszystko wpływa na jakość tego kształcenia. Brak sal gimnastycznych, brak zaplecza. Niestety to wszystko w dalszej kolejności, że tak powiem, powoduje, że jakość, mimo że tak naprawdę nie można tu mieć w żadnym wypadku pretensji do nauczycieli, bo się starają i robią co mogą, to niestety poprzez bazę, poprzez jak gdyby te możliwości, które mamy, jakość kształcenia jest po prostu gdzieś tam słabsza. I dlatego padły jakieś, że tak powiem, propozycje, rozwiązania. Tak naprawdę nie tylko w proza cyferki, bo oszczędności zawsze, że tak powiem, grają dużą rolę, ale tak naprawdę o jakość kształcenia i o to, żeby wszyscy byli zadowoleni. Oczywiście o wszystkim to nie jest też tak, że dzisiaj jak gdyby decyduje wprost sam wójt czy sama rada. Są też rozmowy z mieszkańcami, my wymieniamy się na argumenty. Dzisiaj też byli mieszkańcy, między innymi na komisji bardzo, bardzo konkretnie przedstawili swoje argumenty. Myślę, że wedle tego wszystkiego będzie można jak gdyby rozważyć dalsze poczynania. I teraz konsultacje społeczne i dwa warianty, czyli pozostawienie oddziałów 1-3 w tych szkołach, bądź likwidacja placówek i przeniesienie ich dzieci do innych szkół. Tak? Tak, warianty były tak naprawdę trzy, czyli pozostawienie stanu takiego, jaki jest na chwilę obecną. Tak naprawdę patrząc po demografii, można powiedzieć, że w najbliższym czasie to no, nie ma jak gdyby słońca nad szkołami, wręcz zbierają się, że tak powiem, ciemne chmury, patrząc po ilości dzieci, które będą w najbliższych latach. Druga opcja jest tego typu, była przedstawiona, żeby utworzyć szkoły filialne, szkoły w Osieku i szkoły w Ostrówku. Z opcją taką, że w Węglewicach by były klasy 1-3 z oddziałem przedszkolnym, natomiast w Ostrówku, Ostrówek by była szkoła macierzystą dla biedaszy, gdzie by była szkoła filia 1-3 z oddziałem przedszkolnym. No i trzecia opcja była już taka jak gdyby najbardziej drastyczna, czyli likwidacja całkowita szkół w Biadaszkach i w Węglewicach. Oczywiście przy opcji drugiej, przy opcji trzeciej z uczniowie klasy 4-8 z dowozem do późniejszych placówek macierzystych. A tam również oddziały przedszkolne funkcjonują, więc co z tymi oddziałami? Oddziały przedszkolne by w opcji drugiej pozostały, bo to by było 1-3 plus oddziały przedszkolne. Natomiast w opcji takiej, gdzie jest całkowita likwidacja, no tych oddziałów przedszkolnych już by wtedy nie było. Tak, zdania są podzielone. Jedna część mieszkańców jest za likwidacją, natomiast druga część mieszkańców jest za tym, żeby ta szkoła została, tak jak jest do chwili obecnej. Czyli ten temat no, pewnie rozstrzygnie Rada Gminy, a zdaniem sołtysa jakie rozwiązanie mogłoby być najzdrowsze? Moim zdaniem rozwiązanie jakie mogłoby być najzdrowsze, takie jakie jest teraz. Sam do tej szkoły uczęszczałem i sam wiem co się w tej szkole dzieje.